Dzień dobry. Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów i opisujemy ich zmagania. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest środa, 24 czerwca. Chciałby się zacząć podsumować kampanię tuż przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, ale ciężko oprzeć się wrażeniu, że przez pozostałe dwa i pół dnia wiele się jeszcze może wydarzyć, a poparcie dla poszczególnych kandydatów będzie się ucierało do ostatnich minut elekcji, czyli do 21 w niedzielę. Dlatego dziś postanowiłem zapytać Wojtka Szacskiego o to, jak wygląda kampania, co nas jeszcze w niej czeka i jak postawy dwóch głównych kandydatów przekładają się na potencjalne poparcie w drugiej turze wyborów. Zapraszam na rozmowę. No dobrze, Wojtku, to może na rozgrzewkę, jakbyś mógł nam zrobić taką słowną widokówkę z kampanii na cztery dni przed wyborami. Gdzie jesteśmy? Zwykle używa się w tym przypadku zwrotu na ostatniej prostej, i rzeczywiście to jest taka ostatnia prosta kampanii. Liczą się już tylko dwaj kandydaci w sensie realnej walki od wejście do drugiej tury: Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Andrzej Duda. Wyleciał już do Stanów Zjednoczonych. Jest to w sumie bez precedensu chyba wydarzenie, żeby tuż przed wyborami kandydat zniknął i to kandydat mający największe w tym momencie szanse na zwycięstwo zniknął na ponad dwa dni z kraju tuż przed dniem głosowania. Rafał Trzaskowski z kolei wybrał się na wschód. Po wizycie w Lublinie odwiedził Podkarpacie, będzie miał Wiec w Rzeszowie. Natomiast pozostali kandydaci no, wciąż gdzieś się plączą po tych bitewnych polach, ale prawdę mówiąc, czy oni będą mieli jeden punkt procentowy więcej czy mniej, to już ogólnego obrazu kampanii nie zmieni. Chciałem się Ciebie zapytać, bo pisałeś w tekście dzisiaj, że w wewnętrznych sondażach sztabu PiS Andrzej Duda traci. Czy rzeczywiście Twoim zdaniem traci, czy traci dużo i czy to jest problem dla. Tego kandydata i dla jego sztabu? No, to jest bardzo ciekawe pytanie. Zacznę od tego, że PiS robi badania codziennie, z wyjątkiem niedzieli. Druga uwaga porządkująca jest taka, że oni na podstawie analizy tego, co zaszło w wyborach poprzednich, czyli w 2019 roku, w wyborach do Sejmu, gdy ich wewnętrzne sondaże zawiodły i prognozowały znacznie wyższe zwycięstwo, niż się to ostatecznie okazało, oni zmienili trochę próbę. I w tej nowej próbie na wybory. Prezydenckie wprowadzili małą nadreprezentację wielkich miast. I przy takich założeniach, w zeszłym tygodniu przewaga urzędującego prezydenta nad Rafałem Trzaskowskim to było mniej więcej 44 do, do 28%. Po weekendzie, ja wczoraj przez cały dzień próbowałem zdobyć te wyniki, i sztabowcy byli raczej niezbyt rozmowni w tej sprawie, twierdzili, że nie było tych badań, no ale w końcu się dowiedziałem, że były i okazuje się, że Andrzej Duda spadł do około 40%, a Rafał Trzaskowski ma około 30%. Przy czym mój rozmówca wytłumaczył, że to za sprawą frekwencji że to nie jest tak, że coś się zmieniło, że są jakieś przepływy elektoratu tylko po prostu frekwencja poszła w górę w ciągu tych ostatnich kilku dni. I w ten sposób Andrzej Duda, przynajmniej na kilka dni przed wyborami, nie może być pewien bardzo wyraźnego zwycięstwa, nie mówiąc o tym, że nie ma żadnych szans na reelekcję już w pierwszej turze. I tutaj ciekawa historia też ze sztabu. Sztab jest bardzo zdziwiony tym, co mówi prezydent na Wiecach, gdy zachęca swoich zwolenników do głosowania, mówiąc, że jest szansa na wygraną już w pierwszej turze, i wtedy zebrani odkrzykują pierwsza tura, pierwsza tura. Sztab jest bardzo zasmucony tym działaniem pana prezydenta. A czy myślisz, że wydarzenia następnych dni, albo tak naprawdę dzisiejsze wydarzenia, czyli to wizyta w Waszyngtonie, to wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego z młodzieżą, jakkolwiek dziwnie to brzmi, czy jakieś ewentualne jeszcze pomysły kampanijne na czwartek i piątek mogą dać Andrzejowi Dudzie odbicie, czy w drugą stronę to jest początek trendu? No bo wydawałoby się, że w cztery dni tąpnięcie o cztery punkty procentowe powinno bardzo martwić na tydzień przed wyborami. Tak, z tym, że to jest tylko jeden wewnętrzny sondaż PiSu. W innych badaniach jeszcze tego nie widać. Nie spotkałem się w każdym razie z wynikami tych publicznie dostępnych sondaży, które by wskazywały na trend spadkowy Andrzeja Dudy. To jest jedna uwaga. Druga uwaga... Że wciąż nie wiemy, co będzie z frekwencją wyborczą. To będą pierwsze wybory, które się odbywają jednocześnie w wakacje i w warunkach epidemii. I obie partie, czy też obaj kandydaci mają swoje zmartwienia z tym związane. Platforma obawia się, że ich elektorat, bardziej wielkomiejski, bardziej być może przerażony epidemią, się zdemobilizuje. Jak ktoś pójdzie i zobaczy kolejkę przed lokalem wyborczym, to pomyśli sobie: A nie, to może jednak nie będę głosować. Z kolei sztabowcy Andrzeja Dudy obawiają się, że ich elektorat, który jest częściej w grupie ryzyka, czyli seniorzy, że oni będą się z kolei obawiali wziąć udziału w głosowaniu. Po drugie, są wakacje, ileś osób jednak wyjedzie, być może nie wróci z działek, nie wiadomo co z pogodą, też. Jest wiele czynników, które mogą sprawić, że ta deklarowana frekwencja będzie wyższa albo znacząco wyższa niż ta, która rzeczywiście wystąpi. To, że kuszy, powiem, że spodziewam się jednak wysokiej frekwencji, w sensie powyżej 60%. Nie wiadomo, jak zadziałają te wszystkie kampanie frekwencyjne jeszcze. Najsławniejsza to jest bitwa o wozy oczywiście, czyli program, w którym gmina wiejska, względnie wiejsko-miejska, dostanie premię w postaci wozu strażackiego za najwyższą frekwencję w województwie. Ja myślę, że to jest świetny pomysł, bo na przykład wtedy przed drugą turą jest szansa na szpital albo szkoła albo żłobek, więc to jakby tutaj tylko można lepiej. Ty odpowiadasz na pytanie, na które nie odpowiadasz, czyli czy to jest trend? Powiedziałeś, że nie, ale czy on się może jeszcze odbić przez wydarzenia ostatnich dni? Zacznę może od końcówki twojego poprzedniego pytania, na które tak sprytnie nie odpowiedziałem, czyli czy Andrzej Duda jeszcze coś pokaże w ciągu tych ostatnich dwóch dni już po powrocie ze Stanów Zjednoczonych? Otóż raczej nie należy się spodziewać rewolucji. Słyszałem, że są tam różne pomysły jeszcze programowe, obietnicowe, ale że już nie będą ich używali przed pierwszą turą, spodziewając się, że będzie druga tura i że coś na tę drugą turę trzeba sobie zostawić nowego i świeżego. Więc Andrzej Duda dojedzie już na tym baku, który ma do 28 czerwca. I zaś chodzi o wizytę u Donalda Trumpa, czyli najważniejsze teraz przedsięwzięcie kampanijne Andrzeja Dudy. Nie jestem w stanie powiedzieć, co ona przyniesie pod względem kampanijnym i bardzo to zależy od tego, jak to zostanie sprzedane, jak to zostanie pokazane. Sam jestem ciekaw, jeśli to będzie po prostu decyzja o zwiększeniu obecności o tysiąc żołnierzy amerykańskich w Polsce, no to chyba nie będzie wielkiej rewolucji w sondażach, zwłaszcza, że tutaj Rafał Trzaskowski mówi w zasadzie to samo. Nie ma tutaj jakiegoś wyraźnego pola sporu. Jeśli zostanie dotknięta kwestia budowy elektrowni atomowej, tu z kolei część Polaków nie lubi elektrowni atomowych. Myślę, że zwłaszcza w niektórych grupach społecznych żywa jest jeszcze pamięć katastrofy w Czarnobylu. Pamiętam z odległej młodości protesty przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu. A, a przy tym, nawet jeśli byłaby zgoda co do tego, że ta elektrownia jest potrzebna, no to mam do czynienia z projektem, który będzie realizowany w ciągu najbliższych dekad pewnie. A nie w ciągu najbliższych miesięcy czy lat. Więc nie sądzę, żeby to było coś, co by bardzo zmieniło sondażem. To ja ci się tu wtrącę, bo wydaje mi się, że tu są dwie trochę rzeczywistości. Jedna jest, jest taka rzeczywistość obrazkowa. Znaczy, rozumiem, że to, co niewątpliwie jakoś tam zadziała pozytywnie na wizerunek i na szanse wyborcze Andrzeja Dudy, to jest po prostu jego obrazek Andrzeja Dudy w Białym Domu z Donaldem Trumpem ściskający dłoń prezydenta USA. I niezależnie od tego. Czy się popiera, czy nie popiera Andrzeja Duda, czy się lubi, czy się nie lubi Donalda Trumpa, to jest to po prostu dosyć potężny obrazek w naszym świecie medialnym, bo jest to bądź co bądź nadal przywódca wolnego świata. Z drugiej strony, rozumiem, że to, co mogłoby spowodować jakiś taki trwały i mocny wzrost sondażowy, to jest, żeby ten temat i rozmowa wokół tej wizyty trwała przez parę dni żeby wszyscy o tym dyskutowali, żeby to nie schodziło z czołowych mediów i żeby było tam jakieś takie mięso do wielogodzinnych rozważań i co dalej, jakiś taki efekt wow. I tutaj mam wrażenie, że są dwa problemy. Pierwszy jest taki, że dużo już. Wiemy, nie wiemy o tej wizycie, należono no już została przemilona przerzuta przez ten ostatni tydzień, więc tak naprawdę tego efektu wow, raczej nie będzie. A z drugiej strony, cokolwiek by nie zostało wynegocjowane, nawet jeżeli byłoby to dowództwo korpusu, które byłoby umiejscowione w Polsce, to nie wydaje mi się, żeby to był temat, który będzie rozbrzmiewał. W tramwajach czy na przystankach w mniejszych miejscowościach w sensie. Wow, ale super, będzie dowództwo korpusu. korpusu. Rozumiem, że dla ekspertów to będzie ten efekt. Natomiast nie wydaje mi się, by to było coś, co by miało przez parę dni naprawdę poruszyć opinię publiczną. Wreszcie jest wątek Telewizji Polskiej i tego, że Telewizja Polska służy jako potężna tuba propagandowa dla PiSu i Andrzeja Dudy w tej kampanii, ale. I to jest moje pytanie do ciebie. Mam wrażenie, że ta tuba propagandowa coraz gorzej działa i jakkolwiek im głośniej się w nią nie krzyczy, to tym bardziej ona brzęczy i tym gorzej się tego słucha. I mam poczucie, że coś się bardzo popsuło. Nie wiem, czy to jest wina, i to może Ty wiesz, czy to jest wina braku na fotelu prezesa Jacka Kurskiego. Czy to jest jakieś przetrzebienie kadry, które poszły do spółek Skarbu Państwa? Czy to jest po prostu takie poczucie, że jak się za długo i zbyt mocno uderza w te propagandowe tarabany, to po prostu to coraz gorzej brzmi. Ale mam poczucie, że ileś też różnych śmiesznych, albo mniej śmiesznych historii z ostatnich dni, typu amerykański projektant mody i tak dalej, który teraz nagle rzeczywiście staje się projektantem mody, no to wszystko naprawdę stało się bardziej śmieszne niż skuteczne. No ja ciebie słucham z pewną troską, obawiam się, że mogłeś przedawkować wiadomości. Ja przyznaję się też do pewnego przedawkowania wiadomości i wiadomości mają jedną niezaprzeczalną zaletę z punktu widzenia Andrzeja Dudy, mianowicie utwardzają elektorat pisowski, utwardzają elektorat Andrzeja Dudy, wiążą elektorat pisowski z Andrzejem Dudą oraz Mobilizują go, pokazując w jak najgorszym świetle Rafała Trzaskowskiego. I tutaj mała dygresja, chociaż nie jest to do końca dygresja. Jeden ze sztabowców mi powiedział, że ze sporym zaskoczeniem obejrzał sobie pierwsze badania fokusowe po wejściu Trzaskowskiego do gry, z których wynikało, że elektorat PiSu nic nie wie o Trzaskowskim. O ile on był znany, powiedzmy w Warszawie, o tyle z niczym się praktycznie nie kojarzył wyborcom PiSu w całej Polsce. Także on nie budził tak negatywnych emocji jak na przykład Donald Tusk czy Radosław Sikorski. On był nieznany i był nieznany również z tych swoich cech, które teraz są najbardziej eksploatowane przez propagandę PiSu. czyli lewicowość, liberalizm, czyli stosunek do małżeństw homoseksualnych był taką czystą kartą i dlatego wiadomości tak mocno w niego uderzyły, żeby wzbudzić strach przed nim, żeby wzbudzić nienawiść do niego, nie bójmy się tego słowa, bo moim zdaniem właśnie o to dokładnie wiadomościom chodzi. Więc w tym sensie wiadomości odegrały już swoją rolę. Natomiast teraz, jeśli prawdą jest, że rośnie ta deklarowana frekwencja, a widzów wiadomości jakoś specjalnie nie przyrasta, to gdzieś powstaje taka luka, że istnieje jakaś grupa wyborców, do których wiadomości nie docierają, i ten przekaz przestaje być skuteczny, bo on jedynie mobilizuje już teraz wyborców drugiej strony, że ta zorkiestrowana propaganda uderzająca w Rafał Trzaskowskiego, zaczyna go budować. Jeszcze zostając w temacie, Andrzeja Dudy, chciałem się Ciebie zapytać o to, co się dzieje w sztabie, czy wiesz, jaka tam jest atmosfera i czy mógłbyś skomentować tekst Andrzeja Stankiewicza w z wczoraj bodajże o wycofaniu i próbie przykrycia Mateusza Morawieckiego z kampanii, a z drugiej strony o doniesieniach, że może jednak go będzie więcej w tych ostatnich dniach. O co chodzi? Jeśli chodzi o atmosferę w Sztabie, to trochę już o tym tutaj gadaliśmy. Chyba nie jest najlepiej. Znaczy, ja mam po pierwsze takie wrażenie, że jak się z nimi rozmawia, to coraz częściej słychać, że Rafał Trzaskowski ma bardzo dobrą kampanię. Takie niechętne wyrazy podziwu wręcz dla tego, co robi rywal, że bardzo dobrze wszedł w tę kampanijną rolę i ją wzorowo odgrywa, stając się bardzo trudnym przeciwnikiem. Słowa krytyki usłyszałem jedynie pod adresem tego najnowszego spotu, w którym aktor gra obecnego prezydenta. Podobno takie spoty już nie działają i nikt ich na świecie zachodnim nie robi. Natomiast jeśli chodzi o taką atmosferę, no słyszę na przykład, że tam jest ileś sztabów: internetowy, warszawski, ogólnopolski, jeszcze nie wiem jaki. Więc jest tam mnóstwo moim zdaniem ciał decyzyjnych. Nieustająco trwają pewnie tam spory, jak przestaje trochę iść w kampanii, no to automatycznie ta atmosfera się pogarsza. I myślę, że to jest jedno ze źródeł tekstu Andrzeja Stankiewicza w Onecie, który napisał, że Jacek Kurski wycina z programów informacyjnych, a przede wszystkim z wiadomości Mateusza Morawieckiego, twierdząc, że on szkodzi prezydentowi. Anegdotycznie to brzmi, ale właśnie w dniu, w którym. One to publikował ten tekst. Mateusz Morawiecki pojechał do Poznania na Wiec Wsparcia, gdzie był główną gwiazdą Wieców Wsparcia dla Andrzeja Dudy, i wiadomości to zignorowały. Myślę, że nie jest to wyraz słabości Mateusza Morawieckiego, myślę, że jest to raczej wyraz siły Jacka Kurskiego, który może sobie na coś takiego pozwolić. I myślę, że to jest wyraz osobisty i Niechęć, by powiedzieć najłagodniej, członka zarządu, chciałem powiedzieć prezesa, ale to jest jedynie członek zarządu telewizji polskiej do urzędującego premiera. Ale jak słyszę, w tych dniach, gdy Andrzeja Dudy nie będzie w Polsce, Mateusz Morawiecki ma się mocniej zaangażować w kampanię. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ma być podobno dzisiaj w Radzie w związku z powodzią. No, zobaczymy. Ja słyszę z spisu, że pozycja Morawieckiego jest wciąż bardzo mocna. Co nie zmienia faktu, że z kolei dzieje się tam bardzo dużo ciekawego pod tym dywanem na Nowogrodzkiej. Ludzie za sobą ewidentnie nie przepadają, zaczynają się przecieki, i gdyby te wybory miały się skończyć porażką Andrzeja Dudy, to dojdzie na pewno. Do jakiegoś prześlenia? Mam wrażenie, że problem tam trochę jest taki, że zapadła słuszna decyzja, żeby grać na wielu fortepianach, tylko niestety zabrakło decyzji, jaką melodię grać na tych wielu fortepianach, więc te różne fortepiany grają różne melodie, co powoduje dosyć dużą kakofonię. Chciałem ciebie zapytać o jedną rzecz, która mnie zastanawia. Czy nie masz wrażenia, że Andrzej Duda w ostatnich dniach zaczął stawać się memem? Wydaje mi się, że czasami wracamy do takiej kategorii i rozmawialiśmy też, wydaje mi się, o tym przy okazji, choć. In challenge Andrzeja Dudy i Ostrym Cieniu Mgły. Natomiast to jest ten niebezpieczny moment, kiedy kandydat staje się śmieszny i się nie staje śmieszny tylko dla swoich przeciwników, ale staje się też śmieszny dla osób postronnych. I tu głównie chodzi mi o to zdjęcie Andrzeja Dudy w takiej gustownej pelerynie. I, i dziwnej kalorze. pozie. I dosyć dziwnej pozie, z dziwną miną. Nie wiem, kto mu zrobił to zdjęcie i dlaczego to zdjęcie poszło w obieg medialny. Jedno z tych zdjęć zrobił fotoreporter Gazety Wyborczej. Okay, no to, to już wiemy dlaczego. Natomiast, że to jest taki moment bardzo niebezpieczny dla kampanii i to jest coś, co trafiło w Bronisława Komorowskiego i też paru innych polityków. I też tak naprawdę wydaje mi się, że w PiS w latach 5-7, to znaczy, że to się nakręcało i było jednym z powodów, dla których PiS przegrał wtedy w 7 roku. Znaczy, że to jest ten moment, kiedy polityk staje się Śmieszne. I to jest jednak nie najlepsza wiadomość. Szczególnie dla polityka, który chciałby być prezydentem, więc osobą poważną, powszechnie szanowaną i przez powszechnie rozumiem przez większość wyborców, a nie tylko przez swoich wyborców. No, tutaj pewnie poruszyłeś kilka różnych kwestii. Bo jedna to jest kwestia zdjęcia. Przypuszczalnie, gdyby każdemu z nas wykonać serię zdjęć, to na którym z nich bylibyśmy bardzo memiczni. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest raczej zapotrzebowanie na tego typu obrazki. Mam wrażenie, że teraz po prostu jest takie zapotrzebowanie, że ta próba ośmieszenia prezydenta za pomocą odpowiednio dobranych zdjęć jest podejmowana. No, co tu dużo mówić, jest to jeden z elementów walki kampanijnej. Również pokazywanie przeciwnika w gorszym świetle, czy też w gorszym kontekście. Natomiast druga sprawa, to by nie działało, gdyby prezydent się nie przyczynił do tego, że to działa. Seria cytatów z prezydenta. Najpierw był ten ostry cień mgły, do którego się cofnąłeś. Później był ten nieszczęsny wiedz w brzegu, w którym prezydent niesiony potęgą swojej retoryki mówił o tym, że ideologia LGBT jest jak neobolszewizm. Później było przemówienie w Krakowie, gdy. Powiedział, że rządy POPSL były dla gospodarki gorsze niż koronawirus i po czym dodał, byli gorsi niż koronawirus. To są takie staty, które sprawiają, że prezydent popada w śmieszność i tworzy klimat dla później pokazywania go w tym właśnie prześmiewczym świetle. Jeszcze zdaje się, wczoraj przed wylotem do Stanów zdążył powiedzieć, że do zarządów Platformy, gdy Rafał Trzaskowski był członkiem Platformy, Rosja najechała na Ukrainę. No, naprawdę da się znaleźć sporo nieszczęść, które wydarzyły się na świecie zarządów PiSu i w czasach, kiedy Andrzej Duda był prezydentem. I to zresztą zostało bardzo szybko użyte jako hashtag w mediach społecznościowych. Więc moim zdaniem prezydent popełnia też błędy osobiste. Znaczy nie wynikające ze złej strategii, czy też z pracy sztabowców złej, tylko po prostu przesadza na różnych wiecach, używa retoryki, która później się obraca przeciwko niemu. No dobrze, i to jest myślę, się wątek, do którego wróciłem w piątek, bo w piątek pewnie nagramy sobie rozmowę podsumowującą tę kampanię i też trochę podsumowującą i oceniającą naszym zdaniem pracę sztabów i jakość kampanii. Natomiast w tej naszej rozmowie chciałem teraz przejść szybko, bo już się troszkę rozgadaliśmy do Rafała Czeskowskiego i zapytać ciebie, dlaczego, jeżeli jest tak świetnie, to wcale nie jest. Bo Rafał Czeskowski nie zyskuje i cały czas Tańczy na granicy tych 30%, które dają dosyć marny kapitał początkowy do wygrania w drugiej turze. No, Trzaskowski, po pierwsze, w tym momencie już wyczerpał te swoje wszystkie łatwe rezerwy, które mógł osiągnąć, i takiego notowania są wyższe niż notowania Platformy. Platforma w 2019 roku miała 27,5% w wyborach parlamentarnych. Wydaje się, że teraz Rafał Trzaskowski ma poparcie nieco wyższe przy jeszcze wyższej deklarowanej frekwencji, więc tych głosów fizycznie jest pewnie jeszcze więcej, więc to jest pewien sukces Trzaskowskiego. Z drugiej strony na jego terytorium łowi co najmniej jeden groźny konkurent, czyli Szymon Hołownia, na którego chce głosować co najmniej kilka procent wyborców Platformy. Również myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz ma jakieś śladowe przynajmniej poparcie wśród wyborców Platformy. Nawet z jakiegoś sondażu dziwnego wynikało, że Robert Biedroń Umiał uszczknąć jakiś mikroskopijny ułamek wyborców Platformy, ale ci wyborcy będą, myślę, łatwi do uzyskania z powrotem w warunkach drugoturowych. Zmartwieniem Rafała Trzaskowskiego jest, jest tych zmartwień kilka. Po pierwsze, jednak ta kampania negatywna musi pozostawić ślad, osadzić się jakoś w wyborcach, którzy w tym momencie na niego nie głosują, ale mogliby zagłosować na niego w drugiej turze. I tutaj myślę przede wszystkim o tej kwestii wiarygodności, czyli. W momencie, kiedy Rafał Trzaskowski przez trzy czwarte kadencji mówi, że program 500 plus to jest rozdawnictwo, a w kampanii mówi, że nasi konkurenci mieli rację i to jest wspaniały program i to jest filar polityki społecznej, to ileś takich przykładów nagromadzonych może sprawić, że to będzie większy kłopot dla niego w drugiej turze. W tym momencie dla mnie, z punktu widzenia Trzaskowskiego, najistotniejsze jest to, żeby przekroczył te 30% w pierwszej turze, żeby było wrażenie, że on jest jednak w uderzeniu, w trendzie rosnącym, i następnie, żeby szybko zdobył poparcie większości, czy też nawet znacznej większości wyborców, kandydatów. Pierwszoturowych. Natomiast to, czy on teraz będzie miał 32, czy 33 czy 31%, jest trochę wszystko jedno. Z jego punktu widzenia jest ważne to, żeby nie popełnił jakichś wielkich błędów na tym finiszu kampanii, żeby zbudował sobie taki solidny fundament, nie zrażając na przykład pozostałych kandydatów, a przede wszystkim ich wyborców, do walki w drugiej turze. To jest swoją drogą coś, co zdaje się, że on próbuje robić w sensie od paru dni. Jest na wschodzie i na południowym wschodzie Polski. Mówi dużo do młodych, mówi do przedsiębiorców, mówi niekiedy językiem liberalnym, a zaczynał od języka solidarnościowego, czyli zerka z sympatią, myślę, że dosyć interesowną, w kierunku wyborców Krzysztofa Bosaka. I wydaje się, że on buduje, tak jak mówisz, podwaliny pod zdobycie nowych wyborców w drugiej turze. Pytanie, czy ta strategia, jakkolwiek pewnie słuszna, nie powoduje, że troszkę jednak alienuje tych ludzi, których uznaje za swój naturalny i oczywisty elektorat, na przykład właśnie elektorat taki lewicowo-liberalny. Myślę, że nie. Myślę, że on po prostu, najkrócej mówiąc, to jest trochę tak, że elektorat Platformy, elektorat Trzaskowski, by tak go nazwać, jest w tym momencie dużo mniej liczny niż elektorat PiSu. Pisowi udało się zmobilizować w zasadzie w całości ten elektorat. To jest prawdopodobnie około 40% plus minus 2 punkty procentowe. Elektorat Trzaskowskiego to jest plus minus 30% plus minus 2 punkty procentowe. I obaj kandydaci, wykonując bardzo ciężką pracę, doszli do swoich sufitów i teraz. Wygląda na to, że Andrzej Duda, przynajmniej na parę dni przed wyborami, zaczął się od tego sufitu odbijać w dół, a Rafał Trzaskowski wygląda na to, że trwa przy tych swoich 30% i na razie się nic specjalnego nie dzieje. On wykonał dużą pracę pozostając obłym, czyli stara się po prostu nie przedstawić na przykład programu wyborczego, który mógłby zrazić jakiś. Kawałek elektoratu do niego, bo im bardziej by się Trzaskowski dookreślał, tym bardziej ryzykowałby, że jakieś fragmenty elektoratu by od niego odpadały. Ale czy nie masz wrażenia, bo muszę to pytanie zadać, czy nie prezentując programu zraża tą część elektoratu, niewielką, ale jednak, która jednak jest zła, że jest kandydatem bez programu? Śledzę uważnie, ale nie widziałem, żadnych głosów wychodzących z grona zwolenników Trzaskowskiego. Dlaczego on nie pokazuje programu? Widziałem takie głosy jego konkurentów politycznych. No nie, ale ja widzę mikroanegdotyczne przepływy w stronę Hołowni ludzi, którzy uważają, że Hołownia właśnie pokazuje, że polityka może być inna, a że Trzaskowski utwierdza ich w przeświadczeniu, że Platforma się skończyła, bo nic za nią nie stoi, nie ma programu, nie ma tam żadnego rysu ideologicznego i że jest to produkt ale czy oni chcieli głosować wcześniej na Trzaskowskiego? No moim zdaniem wahali się albo wahają się przed drugą turą. A że to jednak utwierdza ludzi i że buduje to taką narrację, że Platforma się skończyła. Być może ty się zetknąłeś z takimi ludźmi, ja takich ludzi e, nie znam. Przedstawię ci. Bardzo się cieszę. Natomiast upieram się przy swoim, czyli, że jednak więcej ludzi mógłby Trzaskowski stracić, idąc wyraźnie na przykład w stronę ochrony praw osób homoseksualnych, czy też gdyby całą kampanię poświęcił na obronę praworządności, czy też gdyby poszedł w obronę praw pracowniczych, w którąkolwiek stronę by poszedł wyraźniej, to by się pewnie skończyło mniejszymi zyskami niż się skończyła ta obła i oparta wyłącznie na emocjach kampania. Przy czym Rafał Trzaskowski obiecuje, że teraz już to na pewno w tym tygodniu pokaże program i jakieś jego elementy pokazuje. No nie jest tak znowu, że on ma zero w rubryce program. Nie, no więc kończąc ten wątek, ja jestem w stanie sobie wyobrazić bardzo obły program, z którego niewiele by wynikało, gdzie byłyby jakieś dosyć ogólne, nikogo nie rażące obietnice i że na przykład można by, szczególnie, że to są wybory prezydenckie, a nie parlamentarne, wskazać na przykład, nie wiem, pięć obszarów, w których zamierzam coś zrobić, nie wchodząc w te, których raczej wolałbym nie ruszyć, żeby nikogo nie zrazić. Wojtku, ostatnie pytanie. Chciałem ciebie zapytać, w jakiej rzeczywistości obudzimy się 29 czerwca, czyli w dzień po wyborach, ale tak naprawdę chyba chciałbym zamienić to pytanie jako, że... Wychodzę założenie, że już mamy czas na tylko jedno, i zapytać się ciebie, bo jest taka opowieść, ja trochę w nią wierzę, że wybory w drugiej turze wygra ten kandydat, który będzie w stanie wyjść poza swoje naturalne poparcie i któremu uda się zbudować poczucie wspólnoty, który będzie jednak w stanie opowiedzieć siebie jako kandydat nie wszystkich Polaków, bo to jest niemożliwe i to jest totalna utopia i żart, ale jednak jako prezydent większości Polaków, a nie tylko swoich Polaków. I teraz. Mam poczucie cały czas, że ani Andrzej Duda, ani Rafał Trzaskowski niespecjalnie się do tego nadają i to nie jest kwestia ich osobiście, tylko bardziej atmosfery, polaryzacji ostatnich, pff, nie wiem 5, 10, 15 lat w polskiej polityce, i tak dalej, i tak dalej. moje pytanie brzmi: Twoim zdaniem, który z tych kandydatów jest w stanie lepiej zbudować to wspólnotę swoich wyborców? i czy ty widzisz, jak Andrzej Duda miałby to zrobić? Bo jak Rafał Trzaskowski próbuje to zrobić, skutecznie czy nieskutecznie, to ja widzę. Ale kompletnie nie widzę żadnego ruchu ze strony Andrzeja Dudy, może poza wyłaskawieniem Jana Śpiewaka, żeby jednak powiedzieć większej liczbie Polaków, że on będzie też ich prezydentem. Ja jestem bardzo ciekaw. Sztabowcy Andrzeja Dudy zapowiadają bardzo ekspresową kampanię w pierwszych, 36 czy 48 godzinach po pierwszej turze, że to będzie ten czas, w którym będzie można uciekać skutecznie przed czaskowskim. Jednocześnie jeden z nich powiedział mi, że o wyniku powyżej 52% żaden z kandydatów nie może nawet marzyć. Co wskazuje na to, że wyniki będą bardzo wyrównane. i przy Takiej polaryzacji myślę, że raczej nie spodziewałbym się próby wyoblenia za przeproszeniem Andrzeja Dudy. Czyli on nie będzie replikował tego, co robi Rafał Trzaskowski w pierwszej turze. On będzie liczył raczej na to, że przewaga z pierwszej tury plus naturalne przepływy od części konserwatywnych wyborców PSL, Konfederacji. Być może troszkę od Szymona Hołowni, że to już mu wystarczy. Że trzeba do tej pisowskiej bazy, która jest dużo liczniejsza niż baza Trzaskowskiego, trzeba dokleić po prostu trochę przypadkowych wyborców, a trochę wyborców zbliżonych światopoglądowo. Obiecać pewnie jakieś nowe programy przeznaczone do tych grup społecznych, w których są jeszcze jakieś rezerwy. Tutaj mówię zwłaszcza o takich małych i średnich miastach. Coś tam wiem, że sztab mieli jakieś pomysły dotyczące. Właśnie takich miejscowości, i że w ten sposób dojedzie Andrzej Duda już do wyborów, niezależnie od tego, że pewnie retorycznie tam będą jakieś ukłony pod adresem, czy to wyborców lewicowych, czy też bardziej prawicowych, że pewnie będzie jakaś zmiana retoryki, ale zasadniczo nie będzie zmiany strategii, że to wciąż będą te chwyty, które znamy z tej kampanii dotychczas. Jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego. Nie wiem, nie rozmawiałem akurat z jego sztabowcami. Nie wiem, jaki oni mają plan na drugą turę. Oni muszą jak najszybciej przekonać do siebie znacznie liczniejsze grono wyborców niż Andrzej Duda, więc muszą otworzyć się na zarówno wyborców PSL-u, jak i wyborców Hołowni, jak i wyborców Bosaka, więc oni być może są bardziej skazani na ten przekaz wspólnotowy, muszą akcentować różne powody, dla których Andrzej Duda nie powinien już być prezydentem, tak, żeby to przemawiało do różnych grup wyborców. A Rafał Trzaskowski? Widzisz go budującego wspólnotę? Moim zdaniem to nie jest kampania o budowie wspólnoty. Rafał Trzaskowski teraz na przykład bardzo mocno wyszedł z przekazem: silny prezydent, który patrzy władzy na ręce. To jest prezydent, który ma zniszczyć monopol władzy. Ale z drugiej strony jego ja słucham na tych wiecach i on dziękuje przeciwnikom, którzy przychodzą na jego wiece. Mówiąc, że są odważni i namawia swoich zwolenników, żeby klaskali i docenili wyborców innych partii czy kandydatów, którzy decydują się, żeby przejść. Zdaje się, że wczoraj w Lublinie mówił o tym, że on rozumie, dlaczego wyborcy innych kandydatów innych partii przychodzą, bo chcą się znaleźć w tłumie pozytywnych, uśmiechniętych ludzi. To są oczywiście. Takie chwyty kampanijne. Moim zdaniem, nawet jakby tam nie było żadnego przeciwnika, no to tak, i tak, tak by mógł Ale mówić. to jest trochę o tym, to jest o tym, że ja nie jestem na kontrze do was. Ja chcę, żebyście się wszyscy tutaj czuli, będę patrzył i on też nawet do tych przeciwników mówi, proszę pana, ja nie mam problemu z tym, żeby pan głosował na PiS, niech pan głosuje na PiS, niech pan popiera ten rząd, ale czy nie uważa pan, że dobrze by było, żeby był prezydent, który przy okazji patrzy temu rządowi na ręce, bo Zawsze jest tak, że lepiej jest, żeby ktoś kontrolował kogoś innego. Więc to, to nie wydaje mi się, żeby to akurat było antywspólnotowe. Nie ale nie przypominam sobie, żebym powiedział o antywspólnotowości, a poza tym to jest retorycznie bardzo zgrabne. I to jest po to, żeby nie wiem, wyborca Trzaskowskiego powiedział, ale ten nasz Rafał załatwił tego pisowca. Wydaje mi się, że to jest raczej w tę stronę. No, Rafał Trzaskowski wie, że on nie może wojować z wyborcami PIS-u, tylko z PISem nie może wojować z wyborcami. Andrzeja Dudy tylko z Andrzejem Dudą. No nie może obrażać wyborców z drugiej strony, bo to do niczego nie prowadzi. Wojtku, bardzo dziękuję za tą przydługą rozmowę. Co gorsza jeszcze zapowiadam jej drugą część w piątek w rozszerzonym składzie, jeszcze z Janą Sawicką i Ryszardem uczynem, kiedy to podsumujemy kampanię. Porozmawiamy trochę o tematach, o których teraz rozmawialiśmy, ale spróbujemy spojrzeć szerzej i ocenić, jak to wszystko wyglądało, jak było zrobione. Jak było przeprowadzone oraz co z tego wynika. A tymczasem jeszcze chciałem podziękować paru osobom, których myśli i uwagi użyłem, więc chciałem pozdrowić człowieka, z którym rozmawiałem o wspólnocie w drugiej turze, osobę, z którą rozmawiałem o memiczności prezydenta oraz osobę, która z racji na brak programu postanowiła zmienić swoje preferencje wyborcze z Rafała Trzaskowskiego na Szymona Hołownię. Ja też chciałem podziękować paru osobom, ale myślę, że one będą wolały pozostać anonimowe. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki energii do zmiany, w czwartki technologicznego podcastu Przyszło się z dziś, a w piątki audycje o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.